I tak, i pracuję nad technologią komunikacji w standardzie Pedron. Taka puszka schowana tutaj za szafką. I tu widać dwie żyły, masa i kabel komunikacyjny. I to jest wszystko. I on się komunikuje i w lewo, i w prawo. Po tym jednym przewodzie. No u góry jest ten mój cały LED. A tam u góry jest schowany moduł sterowania oświetleniem. I ten kabelek, widać, on tu wchodzi sobie do środka. Tutaj jest kolejny moduł. W środku jest układ scalony. I też widać, tylko trzy kabelki wychodzą, plus minus zasilanie tego i ten komunikacyjny. I to tak to działa. Jeżeli pociągnę za sznureczek, dokładnie, on wysłał informację do pudełka, że został pociągnięty sznureczek. Pudełko przez technologię Wi-Fi wysłało informację na serwera, że ten sznureczek został pociągnięty. Serwer zrozumiał, że sznureczek oznacza zapalenie świetlówek i włączył świetlówkę. Jeżeli pociągnę jeszcze raz, dokładnie, i wyłączył świetlówkę. Jeżeli dotknę, to włączę. Pięknie narastają. I to jest wszystko przez technologię Pedron sterowane. Jeżeli znowu dotknę, mignęło, no i się chowają. W drugą stronę aż zgasną. I to jest komunikacja w obie strony. Na przykład tutaj pięknie widać tą komunikację w obie strony. Bo jak pociągnę sznurek albo dotknę, to zapala się lampka. To jest jeszcze takie coś, że jak pociągnę za sznurek i serwer przez tą bramkę się dowie, że ja pociągnę za sznurek, to jeszcze powiem, mygnij lampką. Więc on tu w obie strony komunikację ma. A teraz co to zrobić, żeby w ogóle z Wi-Fi zrezygnować? Żeby nie było to bezprzewodowo, tylko było to na kablu i było niezawodne, bo Wi-Fi niestety zawodzi. Życie pokazuje. W tym celu mamy takie moduły Ethernet. Ja już nimi nawet handluję, to są znane rzeczy. Ale one domyślnie są budowane do ESP32, bardzo drogiego, 50 zł za ten czarny sam moduł bez płytki. Ale tutaj ma taką wtyczkę, którą właśnie przybliżam. Tylko w nią wtykasz i już jest port Ethernet. Taki do tych sieci kablowych normalnych. No ale ESP8266, który kosztuje tylko 17 zł w części sam czarny procesor, oficjalnie nie wspiera i nie obsługuje takiego bajeru. No więc zrobiłem taką wtyczuszkę. Podłączyłem to wszystko tutaj. I ruszyło. Tym trzecim wrzuciłem Pedrona. No i to działa. No ale to jest prototyp. Jedna sztuka. Program pisany całą niedzielę. Ruszyło. W związku z tym uznałem, że trzeba mieć gotowca, a nie, że będę kabelkomanię robił pod spodem. Bo jeżeli by się udało klientowi to jakomuś sprzedać, to on by chciał, żeby to było ładne i stabilne i długowieczne, nie? No więc odpaliłem program. Tutaj są wszystkie te rzeczy zaprojektowane. Mogę sobie dotknąć, powiedzmy, o ścieżkę zasilania. Albo tą ścieżkę zasilania tu. Tu są te regulatory napięć. O. Można wszystko sobie o tak zwane dwie fazy. I te wszystkie ścieżki, tu jeszcze jest druga warstwa. Wyłączymy te. O. To jest niebiesko jedna warstwa, na czerwono druga warstwa, wiesz, jest namotane szlotkami na dwie strony przejścia i w ogóle. No i umieściłem tu port Ethernet. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało teoretycznie, jak to producent wyprodukuje nam. My sobie będziemy chcieli wersję czerwoną. Prawda, pokręćmy, zmniejszmy. To i tak jest dużo większe niż ten, bo to będzie
O, tutaj widać są te dziurki. Jedna, druga i trzecia. I ta płytka prototypowa. Tutaj jest dokładnie to samo. Jedna, druga, trzecia, płytka prototypowa i tyle oto dojdzie. Czy ja wiem, mniej niż jakaś jedna trzecia tutaj dotąd jeszcze dojdzie. To nie będzie wiele większe. Tutaj się zmieni to, że te scalaczki same, bez tej czarnej płyty od pana Chińczyka, będą rozlutowane na moją płytę i będą 4, a nie 1. Ale dlaczego 4, a nie 1? Otóż, na przykład ten port Ethernet, co powstanie, jest połączony do M2, to pisze M2, czyli moduł drugi. I on będzie zajmował się tylko komunikacją z siecią Ethernet i przez tą komunikację PJON, przy okazji one wszystkie 4 się będą ze sobą komunikowały. Jakby 4 komputery na jednej płycie. Ten jest przewidziany jako główny komputer. Te 2 są przewidziane jako sterujące jakimiś bajerami. Tutaj mamy po 4 wyjścia GPIO na każdy z procesorów. To mogą być 4 przyciski albo 4 silniki, żarówki. Z czego 8 M3 i M4 przechodzą przez taki super tranzystor z 8 tranzystorów w jednym i na dole nam już wychodzą, to są NPN, czyli do masy zwierają albo rozwierają, czyli mogę to mieć napięcie 12 i 30 i dowolną ilość volt, bo masę zwieram, a nie dodatni biegun. I to jest pokazane, że M3 i M4, gdzie są wyjścia. To jest ta płytka prototypowa, to będę mógł sobie coś tam... Ewentualnie będzie można coś tam dorzucić więcej, gdybym potrzebował, nie wiem, jakiejś dodatkowej funkcjonalności nieprzewidzianej. Oczywiście, jeżeli M2 zajmuje się kartą Ethernet, używam tego, no to od razu tutaj M2 jest nie do użycia. Tracę tą jedną linijkę, no bo cała jego moc obliczeniowa i te porty są zużyte wtedy u góry. Tutaj przybliżę, widać, że tu mają być, powiększę, jeszcze będzie lepiej widać. Tu są podpisane o rezystory 10 kilo. Tak, te białe kwadraty będą są łączone. Trochę ich jest. T przy tym wyjściu to jest transmission, a R to jest rate. To jest do programowania chipa. Tam się podłącza programator i można niezależnie te 4 chipy zaprogramować. Gdyby to się takiego stało, że po aktualizacji by się zawiesiły. 2 kondensatory, takie duże, 3300. 2 przetwornice. Każda 0,8 ampera, ale jak to jest 0,5, odliczyłem na 0,5 je, żeby się nie grzały. I one z 5 V robią 3,3 V. Tak naprawdę z 12 V robią 3,3 V nawet, ale też się będą mniej grzały. I taka to płyta powstała. A przekręcę ją na drugą stronę. Z drugiej strony pod tyłem tak będzie wyglądała. Te białe punkty są tam, gdzie się nagrzewać będą elementy. I to będzie odbijało ciepło do góry, żeby w dół nie promieniowało w ścianę czy pod urządzeniem. Tu jest jeszcze przewidziana opcja, przetnij tu tą ścieżkę wejściową, trzeba będzie przerwać. Jeżeli chciałbym założyć bezpiecznik na technologii PJON. Bo domyślnie on, tam jest ścieżka założona, żeby specjalnie na odwrocie, żeby nic nie wydrapać. Żeby można było tam sobie, prawda, domyślnie go nie wkładać. No a tutaj jest opis, że należy usunąć z tego modułu L1, czyli tu widać jest L1, L2, C6, L10, to L1 trzeba wylutować. Ja po prostu sobie przerywałem ścieżkę w tym, o widać, szybokrętem od pinu CS. No w każdym razie, żeby to zadziałało z tym, to trzeba usunąć ten jeden, bo on jest do LSP32 i to, że to w ogóle zadziałało, to jest ciężka robota, bo producent tych modułów
ETH do internetu, nie przewidział w ogóle współpracy z ESP8266. Także to jest w ogóle nowatorskie podejście, że to mi zadziałało. I takie to płytki będą najnowsze. V3A. Na razie. Oznakowania też są także wersja i trzecia, no bo to jest wersja pierwsza. To na nim pisze. V1F. To jest wersja druga. I pisze po prostu V2. Z ESP32, a V3 to będą ta wersja z 4 procesorami, ale wizja A, no bo pierwsze wydanie. Tutaj już jest, jak pokazywałem, wydanie F. Czyli tyle było poprawek na podstawie najpierw obliczeń komputera, a potem porad inżynierów, panów Chińczyków w produkcji tych płyt, żeby usunąć wszelkie jakieś tam błędy. No i teraz, jak sobie klikniemy plik generuj gender, pyta nas, czy sprawdzić elektrycznie płytę, czy nie ma nigdzie ścieżek za blisko i tak dalej. Klikam, że tak. Pokazuje mi tą płytę. Oczywiście to potem mogę sobie wymienić. Kolor czerwony. Grubość 1,5. Ilość PCB 15. A może i 800. Prawda? Warstw 2. I dowiadujemy się, że za 15 płytek zapłacimy $14 plus wysyłkę i będą u nas od 3 do 7 dni roboczych w Polsce. $14. Policzmy 15 nawet. To jest niecałe 60 zł. No, plus 200 zł wysyłka DHL-em niestety i wychodzi 260. Plus do tego VAT na granicy, no i dojdziemy koło 300. Ale producent polski najtańszych chce za to 9000 zł. Za 15 takich sztuk płytek. Oczywiście bez elementów przewlekanych.